To nasz osobisty mini ogród botaniczny. Tak pieszczotliwie nazywają ogródek przy swoim bloku pani Halina i Marianna. W ogrodzie przy ulicy Kościuszki w Lubinie można znaleźć mnóstwo kwiatów i krzewów. To jest 8 lat. Wkładamy swoją pracę, sadzonki, kwiaty, możemy przejść tam dalej. Mamy piękne hortensje, które też z naszych rąk to wyszło od maluteńkich szczepek. Jeszcze mamy teraz nasadzone malutkie szczepeczki, że na drugi rok już będą ładne. Także jak to my nieraz mówimy, że u nas to nawet rosną kwiaty na kamieniach. Bo tak jest. Człowiek niby się napracuje, ale wypoczywa tu przy tym, bo to lubi, kocha to. Po prostu czuje, że żyje tym. Pozwolenie na ogrodzenie terenu przy bloku oraz na zasadzenie krzewów i kwiatów mieszkańcy uzyskali od władz Lubina w 2012 roku. Od tamtej pory niemalże codziennie zajmują się roślinnością w ogrodzie. Pochwały wszystkie, co jak ludzie przechodzą, w ogóle wszystko tego, no to serce do góry rośnie. Cieszy się człowiek tym. Bardzo. No cieszymy się wszyscy, że mamy ładnie, że chwalą tak samo nas, bo przechodzą, bardzo są ludzie zadowoleni, no i podziwiają, że nasza praca, no różne są rozmowy na ten temat, ale my to bierzemy to, co dobre, nie to, co złe. Hobby, gimnastyka i chwila zapomnienia, tak podsumowały swoją pracę w ogrodzie obie panie.